W tym odcinku. Rekordowa dopłata i zmiany w portfelu czyli co kupiłem za 25 tysięcy złotych. Dlaczego zacząłem inwestować w tym projekcie tak agresywnie? Na czym opiera się mój plan działania na polskiej giełdzie? Oraz dlaczego kupuję amerykańskie spółki technologiczne, ale tylko za niewielkie kwoty. Zapraszam na 36 odcinek portfela publicznego kanału Zawód Inwestor. No, cześć, jeżeli słyszymy się w tej serii, to kolejny raz z przyjemnością przypominam, że w inwestowaniu to czas gra pierwsze skrzypce, a więc jesteśmy o kolejne dwa tygodnie bliżej finansowych i inwestycyjnych celów. Jeszcze tylko standardowa prośba o suby, łapki, komentarze i udostępnianie materiału znajomym. Ostatnio w mojej głowie coraz wyraźniej zaczyna rysować się plan działania na najbliższe miesiące. A że jesień statystycznie sprzyja korektom, a dodatkowo mamy za sobą niemal cały sezon dywidendowy. To zdecydowanie będę szukał okazji na polskiej giełdzie i zbroił się w spółki, które po pierwsze powinny według mnie dobrze performować, a po drugie, podbiją trochę sumę wypłat dywidend w kolejnych latach, bo na tym niezmiennie mi zależy. Jeżeli chodzi o konkrety, to swój plan opieram na kilku filarach. Po pierwsze, ekspansywna polityka społeczna państwa polskiego. W budżecie na 2025 rok zostały utrzymane wydatki na 800+, program Dobry Start i inne programy, które były dotychczas prowadzone. Oprócz tego 3,2 miliarda zł wydały na rentę w na tak zwane babciowe szacunkowo 3,5 do 6 miliardów. Dodatkowo czeka nas waloryzacja wypłat nauczycieli sfery budżetowej o 5%, wypłata 13. i 14. emerytury oraz waloryzacja rent i emerytur. Ja nie mam tu zamiaru komentować Przynajmniej na razie zasadności tych programów, i zostawię to sobie może na inny odcinek, ale jako inwestor widzę w tym po prostu bardzo silnego polskiego konsumenta, bo pieniądze trafią do grup społecznych, które raczej zostawią te dodatkowe środki w sklepach. Przy obniżkach stóp procentowych i uwolnieniu środków, które obecnie przeznaczamy na spłatę podwyższonych rat kredytów, może to dać, według mnie, naprawdę spory zastrzyk branżom, które obecnie przeżywają mocne spowolnienie. To dlatego ja na przykład z ostrożnym optymizmem podchodzę cały czas do przyszłorocznej sytuacji spółek takich jak Dino, Witchen Autopartner, ABSA, Pepco, być może Asbis. Dodajcie sobie tu to, co tam chcecie, bo na GPW jest mnóstwo takich firm. Pamiętajcie proszę tylko, że ja zawsze staram się przede wszystkim wybierać dobre, regularnie rosnące podmioty, a dopiero później zwracam uwagę na takie ewentualne dodatkowe benefity, jak chociażby ten oczekiwany dopływ kapitału do konsumentów. Drugą kwestią, na którą ostatnio zwracam uwagę, jest niemal 5% PKB przeznaczonego na obronność w przyszłym roku. To też się na razie nie będę czepiał, no bo chyba cała scena polityczna mówi w tym momencie jednym głosem, że akurat ta kwestia jest dosyć ważna. W tej kwestii akurat nie mamy na polskiej giełdzie niestety dużego pola do popisu i nie ma się co oszukiwać, że większość tych pieniędzy pójdzie na kontrakty zagraniczne. Sam w tym temacie bardziej rozważam jakieś budownictwo i przemysł stalowy. Do tego portfela publicznego wybrałem akurat Cognor i Electrotim, ale tak jak mówiłem, przede wszystkim ze względu na ich rozwój, perspektywy i niezłe wyniki, a nie że liczę na sukces tej małej spekulacji. Trzecia sprawa, o której często wspominałem, to oczywiście potrzeba ogromnych inwestycji w transformację energetyczną, transport, a później w szeroko pojętą innowacyjność gospodarki. Jestem pewien, że tutaj te pieniądze będą płynąć i prędzej czy później przetargów zacznie pojawiać się coraz więcej. Obecnie te sprawy wydają się naprawdę kluczowe. No, i szczerze mówiąc, jeśli za pięć lat stwierdzę, że w tych tematach faktycznie niewiele ruszyło, niewiele się zmieniło, no to zapewne przestanę stopniowo tak optymistycznie podchodzić do naszej giełdy i rozwoju gospodarczego. Moje wnioski wydaje się wspierać wykres przewidywanej dynamiki PKB na jakieś 6 kwartałów do przodu. Na wykres trafiłem na kanale Piotra Cymcyka w odcinku o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia recesji, a pochodzi on pewnie z jakichś prognoz NBP. No w każdym razie, o ile same te prognozy wydają się mi. Teraz trochę zbyt optymistyczne, a dodatkowo prognozowanie PKB na dwa lata do przodu jest trochę jak prognozowanie pogody na 2026 rok. To widzimy tutaj wyraźnie, że dwoma czynnikami napędzającymi nasze PKB będą właśnie inwestycje i konsumpcja prywatna, i to w tych kategoriach szukałbym w przyszłości polepszających się wyników spółek. Przypomnę może tylko, że rok temu mówiłem prawie to samo, więc czasami no, trzeba trochę poczekać. Szczerze mówiąc, to nie przewidziałem tego, że europejskie spowolnienie gospodarcze potrwa tak długo, a nie oszukujmy się, że słabość Niemiec mocno oddziałuje również na naszą gospodarkę. Musimy po prostu trochę, w cudzysłowie, odpokutować uniezależnienie się od Rosji. Jeżeli będziecie chcieli czy chciały również wejść w świat inwestycji, chociaż na początek nie polecam tego, co ja robię tutaj, a bardziej moją serię inwestowania 500 złotych, to tak czy inaczej będzie Wam potrzebne konto maklerskie. Ja polecam konto w XTB. Ta firma jest partnerem tego kanału, ale konto polecam, bo faktycznie uważam je za dobre dla początkujących. XTB wysyła PIT 8C, znacznie ułatwiający rozliczanie podatków i nie płacimy tam prowizji za zakupy akcji ETF-ów do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Link w opisie, z góry dzięki za wsparcie i wracam do materiału. A no i XTB wreszcie wprowadziło weryfikację dwuetapową. Musicie zaktualizować aplikację na telefonie i włączyć sobie te opcje w ustawieniach bezpieczeństwa. Przy okazji, społeczność tego kanału być może dołożyła jakąś malutką cegiełkę. Przy wprowadzeniu tej opcji, bo to było naprawdę częste pytanie, a ja równie często poruszałem ten temat w rozmowach z przedstawicielami tej firmy i chyba już mieli trochę tego dosyć, ale no bez przesady, żeby w 2024 roku czegoś takiego nie było, szczególnie nie wiem, przed wprowadzeniem IKE i tak dalej. No, i też w przyszłości, jak coś będzie nie tak lub będziecie chcieli zgłosić jakiś wniosek, to to dawajcie proszę znać, bo ja chcę po pierwsze, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni z tego produktu, jak już go polecam. No, a po drugie, jak pewnie wiecie, sam mam akcję tej firmy, więc też ostatecznie wolałbym, żeby wszyscy byli zadowoleni. A ta społeczność już jest na tyle duża, że chyba mamy jakąś tam kartę przetargową. Jeżeli chodzi o komentarz dotyczący rynku amerykańskiego, to chyba wreszcie zrozumiałem jak w praktyce wygląda mechanizm tworzenia się banik spekulacyjnych. jest spokojnie nie denerwuj się, zaraz powiem o co chodzi. To znaczy ja absolutnie nie uważam, że tam jest jakaś bańka, może z wyjątkiem pojedynczych spółek, ale chodzi mi właśnie o sam mechanizm. Ja jestem dosyć mocno przywiązany do podejmowania decyzji na bazie wyceny spółek. Pewnie trochę dlatego, że sam zaczynałem od Buffetta i Grahama i ich podejścia. No i zauważcie, że ja na tym kanale w pewnym momencie zacząłem kupować amerykańskie aktywa, ale tak trochę kluczyłem, żeby przypadkiem nie dobrać zbyt dużo tych amerykańskich spółek technologicznych. Najpierw kupowałem ETF DTL na amerykańskie obligacje, później rejty, oczywiście gdzieś tam malutkimi porcjami, akumulując sobie też ETF-y zawierające amerykańskie akcje. I w końcu realizując, ale za małą część mojego portfela, strategię tego inwestowania głównie w te największe, najlepsze, najszybciej rozwijające się technologiczne podmioty za pomocą aplikacji Scrub. Robiłem to w takim ograniczonym stopniu właśnie dlatego, że po prostu boję się wycen, które panują w amerykańskim sektorze technologicznym. Boję się, no co mam powiedzieć. Tutaj widzicie na przykład porównanie wskaźnika ceny do prognozowanego zysku dla indeksu zawierającego spółki technologiczne z SP 500, i to jest na niebiesko, a na czerwono szeroki indeks SP 500. No, ten niebieski wykres wyraźnie odkleił się od czerwonego, a dodatkowo jest na poziomach niewidzianych od 2002-2003 roku. Struktura wzrostu szerokiego amerykańskiego rynku jest więc nieco specyficzna. Bo są tam tanie sektory jak chociażby energetyka czy przynajmniej do niedawna nieruchomości, no ale wszystko nadrabiają właśnie spółki technologiczne. Ten wykres znowu obrazuje spread, czyli różnicę w wycenie między spółkami wzrostowymi a spółkami value i też ta różnica jest blisko rekordowych poziomów, przynajmniej w tej skali, którą tutaj widać. No i wracając do mechanizmów tworzenia się baniek. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w pewnym momencie coraz mniej zaczyna się mówić o wycenach tych firm, a coraz więcej mówi się o perspektywach rozwoju. Tworzy się przez to taka dziwna bańka informacyjna, a uczestnicy rynku wpadają w rodzaj transu, który kończy się wtedy, kiedy okazuje się, że perspektywy spółka rzeczywiście miała świetne, ale nie na tyle, żeby płacić za nią astronomiczne ceny. To między innymi z tego wynika to moje nieco boomerskie i być może kontrowersyjne stwierdzenie, że ja teraz czuję się dużo lepiej kupując i trzymając polskie spółki niż amerykańskie. Może to też wynikać po prostu z tego, że nie rozumiem tych amerykańskich biznesów i one rzeczywiście dowiozą i będą dowozić takie wyniki, jak sugerują to wyceny. No, mimo wszystko w tym przypadku akurat wolę ewentualnie zarobić mniej. A dzisiaj spać spokojnie i nie przeważać firm czy indeksów, których wyceny są jednak bliżej tych górnych wartości niż dołków. Zauważcie też ciekawą rzecz, bo w codziennym życiu na pewno przywykliście czy przywykłyście do takich kategorycznych stwierdzeń, tez i emocji, że albo ktoś jest na tak, albo na nie. To, czego uczy moja opowiedziana wyżej sytuacja, to jest chyba to, że nie trzeba opowiadać się po żadnej ze stron. W inwestowaniu, nie? Bo tak w życiu to czasami warto. Mimo moich wyżej wspomnianych poglądów, ja cały czas kupuję te amerykańskie akcje, ale robię to za tak małą część kapitału, że potencjalny spadek o 30 czy 40% nie zrobi mi jakiejś ogromnej krzywdy, a wtedy będę już wystarczająco doświadczony, żeby wykorzystać te potencjalne okazje i kupić z myślą o przyszłych wzrostach. Przejdźmy może do nowych nabytków portfelu, transakcji, no i tej rekordowej dopłaty. No, więc, po pierwsze, postanowiłem się pozbyć z portfela ETF-u na SWIK 80. Nie jest to decyzja w żaden sposób podyktowana fundamentalnie, bo dalej ten indeks uważam za bardzo mocny, no ale kusi mnie ta walka ze SP500, poza tym w internecie spotykam się co jakiś czas z komentarzami, że youtuberzy inwestycyjni skupiają się tylko na gadaniu i zarabianiu z publikowanych treści, a same inwestycje schodzą u nich zupełnie na drugi lub trzeci... Plan, no i chyba nie chciałbym być przynajmniej przez większość osób tak odbierany. Stąd w tym portfelu widzicie i będziecie widzieć bardzo znaczące dla mnie kwoty inwestycji i strategię oraz skład portfela, no raczej z tych ryzykownych, dzięki czemu mam w planie faktycznie spróbować powalczyć z tym amerykańskim indeksem, a przy okazji jak najwięcej się uczyć i w miarę możliwości przekazywać taką, na ile się da obiektywną wiedzę, dalej. Przy okazji nie mówię, że to jest najlepszy sposób inwestowania i że jest dla każdego, ale sam wolałbym uniknąć opinii, że tylko gadam i nawet nie obchodzi mnie wynik moich inwestycji. No więc już chyba w tym odcinku podziela się tą mniejszą spółką, którą od jakiegoś czasu sobie kupowałem. Zresztą tam na Twitterze już ktoś mnie o to pytał i się zdradziłem trochę, ale od razu zaznaczam, że to nie jest taki jakiś must have podmiot, który na 100% urośnie o 1000%, a po prostu pomysł inwestycyjny. Chodzi o spółkę posiadającą i wynajmującą reklamodawcom cyfrowe ekrany w miastach. Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie i przejeżdża obok dworca centralnego, to doskonale wie, o czym mówię. Teraz tam wyświetlają się reklamy, chociażby Samsunga. Spółkę zacząłem obserwować na początku roku po wywiadzie Pawła Malika udzielonym Piotrowi Zającowi, gdzie yy, nazwa tej spółki padła. Przeanalizowałem ją sobie, ale wtedy zrezygnowałem z jakichkolwiek ruchów. Później Digital Network trochę urósł, ale prawdopodobnie w wyniku nieudanego ABB, czyli takiej sprzedaży akcji przez głównego akcjonariusza i być może chęci realizacji zysków innych akcjonariuszy, kurs spadł od szczytu o 35%, a że wyniki udaje się cały czas poprawiać, to zdecydowałem, że być może to jest niezły moment na rozpoczęcie inwestycji. Chciałem mieć tę spółkę w związku m.in. z przewidywanym silnym konsumentem. Im silniejszy konsument, tym wydaje mi się też będzie silniejszy rynek reklamy. A że nie miałem jeszcze żadnej podobnej spółki w moim portfelu, to Digital Network dołącza jako jeden z podmiotów na nadchodzące lata. Dodatkowo dosyć kusi mnie to, że spółka ma jakiś poziom stałych kosztów, ale po uzyskaniu coraz większej liczby klientów te koszty już się znacząco nie zwiększają i mamy do czynienia z tak zwaną dźwignią operacyjną, czyli potencjalnie każdy kolejny klient i każdy przychód dodaje już bardzo dużo do zysku netto, a więc i kwot, dywidend, bo akurat tego typu działalność, żeby się rozwijać, nie ma tak ogromnych potrzeb inwestycyjnych, jak chociażby fabryki samochodów czy inne gałęzie przemysłu. O samej spółce powiem nieco więcej w nadchodzących materiałach, bo akurat mam teraz dużo roboty i nie chcę się bardzo rozwijać, ale jeżeli macie konkretne pytania o tę spółkę, to chętnie odpowiem już teraz w komentarzach. Pamiętajcie też, że tutaj wchodzimy już w takie bardziej ryzykowne inwestycje, no i niekoniecznie to będzie spółka na 10 lat. Ja mogę na przykład za 3 lata, gdzieś tam czy za 2 sprzedać, w zależności od tego, co się będzie działo, oczywiście, wewnątrz. No i oczywiście to nie jest żadna rekomendacja, i dowiedzieć się o spółce zawsze można z tego kanału, ale pamiętajcie, że ja jeszcze nie jestem żadnym ekspertem i podejmuję po prostu swoje własne decyzje, za które sam chcę ponieść odpowiedzialność. Digital Network kupię łącznie za 25 tysięcy złotych. 10 tysięcy pochodziło ze sprzedaży ETF-u na SWIK 80 z zyskiem wynoszącym 650 zł. Tak jak kiedyś mówiłem, to była taka przechowalnia kapitału na czas, kiedy łatwiej mi będzie podjąć jakąś decyzję. No i się sprawdził. Około 5 czy 6 tysięcy złotych to były dywidendy, które uzbierały mi się na kontach maklerskich właśnie z tytułu wypłat z prywatnego portfela, a resztę, czyli około 9-10 tysięcy dopłaciłem na przestrzeni czasu z bieżących środków. Oprócz tego od dłuższego czasu na koncie oszczędnościowym budowałem sobie fundusz podatkowy, żeby móc bez stresu rozliczyć się w przyszłym roku z podatków z giełdy lub jakichś innych nieprzewidzianych opłat. I 10 tysięcy, które mi się tam uzbierało, właśnie bardzo odpowiedzialnie trafiło na giełdę, i kupiłem za to XTB, po tym jak główny akcjonariusz zdecydował się na sprzedaż kolejnego pakietu swoich akcji, a cena dosyć mocno spadła. Muszę ogarnąć sobie jakiś system przechowywania pieniędzy, żeby nie wydawać ich ciągle na akcje, bo jednak przy większych kwotach no, te podatki też bywają duże, więc jakby łatwo jest dosyć utracić płynność, jak się tak wydaje, wszystko. To ABB, o którym wspomniałem, czyli budowa przyspieszonej księgi popytu, polega na sprzedaży dużego pakietu akcji instytucjom. Transakcja odbywa się poza giełdą i zwykle właśnie cena jest ustalana tam około 10% poniżej ceny rynkowej, chociaż to zależy od przypadku. Dla mnie w tym momencie to nie jest żadne znaczące wydarzenie, bo nie ma to wpływu bezpośrednio na biznes XTB, a sam właściciel po prostu realizuje swoje zyski i pewnie chce się trochę zdywersyfikować. Zresztą no nie dziwię się, gdybym miał ponad 50% akcji spółki takiej jak XTB, to nawet gdybym wierzył w jej rozwój, to też wolałbym nieco bardziej zdywersyfikowany portfel. No bo nie ma co ukrywać, że to też spółka z kategorii tych bardziej ryzykownych. Przy okazji więcej akcji w takim wolnym obiegu giełdowym oznacza, że przy dalszym rozwoju XTB stanie przed szansą dołączenia do indeksu WIG 20, co ja postrzegałbym za bardzo pozytywne, nie tyle dla samej spółki, co dla indeksu. Fajnie by było wywalić stamtąd te boomerskie spółki i właśnie dodać nieco więcej dynamicznych firm. Jednak cały czas ten WIG 20 to taki najbardziej rozpoznawalny i śledzony indeks, więc zależy od niego kondycja całej polskiej giełdy. A mówię o tym WIGU20 dlatego, że jednym z warunków dołączenia do tego indeksu jest wysoka kapitalizacja, ale nie taka ogólna, tylko wysoka kapitalizacja akcji w wolnym obrocie, a główny akcjonariusz właśnie uwolnił kolejne 7% akcji. Lokab będzie trwał przez 180 dni, czyli kolejnego potencjalnego ABB, kolejnej sprzedaży akcji moglibyśmy się spodziewać tak od 5 marca 2025 roku. Trudno mi powiedzieć, do jakiego poziomu będzie chciał zejść właściciel, ale zdziwiłbym się, gdyby próbował całkowicie wyjść z tego biznesu. Ja od tego 5 marca po prostu, tak jak teraz, wstrzymam się z ewentualnymi zakupami, bo ogólnie ta sprzedaż akcji była do przewidzenia. Jeżeli śledziliście informacje płynące z XTB, no to dosyć łatwo można było ustalić, że tam 6 miesięcy wcześniej było poprzednie ABB. Przejdźmy do podsumowania całego portfolio. No i myślałem już, że będzie nieco lepiej, ale ta sprzedaż akcji WXTB chwilowo pokrzyżowała dobre wyniki. Oczywiście nie ma się co obrażać na rzeczywistość i po prostu działać dalej. Wartość portfela to już 235 tysiąca złotych, a zysk całkowity to 14,5 tysiąca. Średnioroczna stopa zwrotu, ważona czasem inwestycji, pozostaje na bardzo zadowalającym poziomie około 15%, szczególnie, że jak już wspominałem, uważam, że akcje w tym portfelu mają całkiem solidny potencjał do wzrostu i daleko im do znacznego przewartościowania. Zdecydowanie najwyższy zysk dostarcza w tym momencie Electro Team, a największą stratę Pepko. Co do Pepko, to jeszcze tak szybko, cały czas nie podejmuję żadnych decyzji w związku właśnie z danymi, które świadczą o nadchodzącej mocnej pozycji polskiego konsumenta. Nie przypuszczałem, że te problemy w akcjonariacie aż tak będą ciążyć tej spółce, no ale jeszcze daje jej czas. Trochę szkoda, bo Pepko jest już w tym portfelu dosyć długo, a więc też dosyć sporo waży w ogólnej stopie zwrotu. No ale trudno, takie jest życie. Bardzo dobrze zaczął sobie też radzić ETF-DTLA. Dostałem nawet jakieś sygnały, że Wy też cieszycie się z zarobku na tym instrumencie. Z tym, że ja tak jak nie chcę brać udziału w Waszych stratach, tak też na pewno nie będę szczycił się Waszymi zyskami. To są w 100% Wasze decyzje, no ale cieszę się, jeśli mogłem tutaj czegoś nauczyć, wyjaśnić lub nakierować. Tutaj widzicie, jak skoncentrowany zaczyna się robić ten portfel. Ja oprócz chęci odnotowania dużego zysku staram się układać to portfolio tak, aby było przynajmniej odrobinę odporne na spadki cen w Ameryce. XTB w okresach większej zmienności może nawet nieco zyskiwać. Mówię tutaj oczywiście o wynikach finansowych, a nie o kursie akcji, który prędzej czy później za tymi wynikami podąży. Ale no to też nie jest jakaś razna reguła, że XTB zyskuje wtedy, jak jest większa zmienność, no ale jest powiedzmy większe prawdopodobieństwo. Zaś ta druga pozycja, czyli właśnie ETF DTLA, to już na pewno będzie zyskiwał, jeżeli nastroje w USA stawałyby się z jakiegoś powodu bardziej recesyjne. Te wszystkie statystyki prowadzę w serwisie MyFund i polecam, jeżeli ktoś ma większy portfel i chce go sobie trochę lepiej ogarnąć lub mieć wgląd do ciekawych statystyk. Pierwszy miesiąc link pod odcinkiem jest za darmo, a później 20% zniżki na pierwszy abonament. To wtedy chyba wychodzi około 130 zł za rok, więc przy większym portfelu cena jest jeszcze do przełknięcia. Z pozostałych statystyk, no to minęło już 2,5 miesiąca od szczytu zysku tego portfela i obecnie wynosi on 14500 zł. W ogóle besy mają o tyle fajną cechę, że zwykle orientujemy się, że w nich jesteśmy dopiero po kilku miesiącach, a typowa besa trwa około 10-11 miesięcy. Więc gdyby teraz był taki przypadek, no to jedną czwartą już mamy za sobą, nawet sobie tego za bardzo nie uświadamiając, no ale sam jakoś nie przypisuję temu scenariuszowi bez -y zbyt dużego prawdopodobieństwa. Do portfela wpłaciłem łącznie 216 tysięcy złotych. I będę starał się do końca roku pewnie zbliżyć do 300 tysięcy, szczególnie, że przede mną jeszcze największe wypłaty dywidend w moim prywatnym portfelu z grupy Kenty i PZU. Wartość portfolio to tak jak mówiłem 230 tysięcy i 500 zł. Miałem szczerze mówiąc nadzieję, że będę mógł się pochwalić nieco lepszym porównaniem z amerykańskimi indeksami, bo były już super, ale XTB zrobiło mi psikusa i nadal przegrywamy. Choć tak jak mówiłem, spadki indeksów w Ameryce premiują mój portfel i niebezpiecznie zbliżamy się zarówno do S&P 500 jak i Nasdaq. W tym odcinku to wszystko. Będę wdzięczny za Wasze przemyślenia na temat giełdy, życia czy tego odcinka w komentarzach. Wielkie dzięki, że tu ze mną jesteście co te dwa tygodnie i do usłyszenia już niebawem.